Witamy po raz kolejny w sobotni wieczór. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest niezwykle popularny, ale albo się o nim źle mówi, albo się w ogóle nie mówi. Chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat cierpienia. I jako tekst źródłowy sięgniemy do drugiego listu do Koryntian, do rozdziału pierwszego i przeczytamy pierwszych 6 wersetów. Tak na początek. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. Na początek pewna uwaga, ona jest bardzo istotna. Mianowicie, jak rozejrzymy się wokół siebie, zobaczymy, że jest mnóstwo cierpień na świecie. Jeżeli odwiedzamy chorych w szpitalu, widzimy cierpiących ludzi, przejdziemy się ulicami każdego niemal miasta, zobaczymy cierpiących ludzi, którzy czasami z wielkim bólem i smutkiem proszą nas o jakieś wsparcie, jakąś pomoc. Czasami zdarza nam się słyszeć o dzieciach, które cierpią z powodu pijaństwa rodziców, z powodu niewłaściwego traktowania przez rodziców. I w zasadzie dzisiaj jeszcze można dodać o tym, że widzimy mnóstwo, coraz więcej cierpień z powodu wojen, które na ekranach naszych telewizorów możemy sobie oglądać. I pytanie brzmi, czy o tego typu cierpienia chodzi? Kiedy czytamy ten list, czy o tego typu cierpieniach on mówi? Nie. On nie mówi o tego typu cierpieniach, bo musimy rozdzielić jakby cierpienie ze względu na jego źródło. Można powiedzieć, że są dwa źródła cierpienia, głównie dwa źródła cierpienia. Pierwsze źródło cierpienia to jest grzech. I z powodu grzechu dzieją się te rzeczy, o których powiedzieliśmy przed chwilą. Ale jest też drugie źródło cierpienia, to jest przynależność do Chrystusa. I ona sprawia, że ludzie wierzący cierpią. W pierwotnym Kościele było to bardzo dobrze znane, ponieważ pierwotny Kościół był pełen męczenników. Ludzie ginęli na arenach, ludzie ginęli na krzyżach, byli zabijani, paleni żywcem, rozrywani przez dzikie zwierzęta, ku uciesze zebranej publiczności. I pierwszy Kościół wiedział, co to jest martyr. To jest greckie słowo martyr, znane nam na przykład u nas w naszym kraju w tym rozszerzonym znaczeniu martyrologia. Co każdy z nas rozumie jako cierpienia, szczególny rodzaj cierpienia. Martyrologia to po prostu opowieść o cierpieniu. Nie będziemy zajmowali się cierpieniami, które są wynikiem grzechu. Powiem więcej. Grzeszny świat, grzeszni ludzie będą cierpieć. I tego się nie da zmienić. Dlatego, że to jest konsekwencja buntu przeciwko Bogu. Jeżeli kierowca, który widzi ograniczenie do 50 km na godzinę, jedzie 150, powoduje wypadek, odejmują mu jedną czy drugą nogę, to przez całe życie będzie cierpiał, ale czy mamy powód, żeby mu współczuć w tym cierpieniu?
No nie bardzo, dlatego że on ponosi konsekwencje swojego buntu przeciwko zasadom, które ustanowione zostały dla jego dobra, dla dobra innych uczestników ruchu drogowego. Bóg ustanowił pewne zasady. Na samym początku Biblii możemy o tym czytać. I gdyby człowiek żył według tych zasad, nikomu nic złego by się nie stało, a cierpienie nie byłoby znane człowiekowi. Zbuntowaliśmy się jako ludzie, mówię my, ponieważ my wszyscy, synowie Adama i Ewy, dzieci Adama i Ewy, mamy ten gen buntu, ponieważ jak czytamy w Bożym Słowie, 3 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, pierwsze 2 wersety mówią o tym, że Adam spłodził swojego kolejnego syna, czy swojego syna, na obraz swój i podobieństwo swoje. A w jakim stanie Adam spłodził swoje dzieci? W stanie grzechu. A więc przekazał nam grzech. Może jeszcze jedna uwaga. Często ludzie zadają sobie pytanie, co z małym dzieckiem, które się urodzi, umrze? Co się z nim dzieje? Ono idzie do nieba, czy idzie do piekła? Według doktryny pewnego kościoła, takie dziecko nieochrzczone idzie do piekła. Więc po pierwsze, takie małe dziecko nie może być ochrzczone, bo chrzest jest świadomym, absolutnie świadomym działaniem człowieka. Do chrztu mogę przystąpić sam, wtedy, kiedy podejmę taką decyzję. Bo wtedy mogę rozumieć i wiem, co się dzieje, gdy wchodzę do wód chrztu. Małe dziecko nic nie rozumie, nie jest w stanie podjąć takiej decyzji i powiem więcej, ono nie potrzebuje takiej decyzji. Dlatego, że małe dziecko jest bez grzechu. To pytanie, skąd się bierze grzech? Małe dziecko rodzi się z tendencją do grzeszenia, ale nie rodzi się grzeszne. Bo grzech jest świadomym przestąpieniem Bożego prawa. Niemowlę nie przestąpiło niczego jeszcze świadomie. Nie mogło tego zrobić. I nie możemy też ustalić, kiedy to się dzieje, czy w wieku 2 miesięcy, 4, 5, ponieważ nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest w sercu takiego małego człowieka. Kiedy taki mały człowiek po raz pierwszy mówi do nas nie, no to już wiemy, że jest buntownikiem. To już wiemy, że rozpoczął drogę grzechu. Ale dopóki taki mały człowiek nie da wyraźnie znać, tak żebyśmy my to rozumieli, bo Bóg pewnie wie, na pewno wie wcześniej, że buntuje się przeciwko zasadom, które zostały ustanowione, nie możemy go traktować jak grzesznika i nie musimy go ratować. Umiera i idzie do Boga. I tyle. To jest cała historia małych dzieciaków. A my wróćmy do tekstu. Ten tekst mówi o cierpieniach, które są następstwem tego, że człowiek poszedł, opowiedział się po stronie Jezusa Chrystusa. Zaczyna się nasz tekst od słów: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Słowo pociecha można zastąpić, a nawet należałoby zastąpić słowem zachęta. Ono bardziej oddaje to, co przekazuje nam grecki Nowy Testament. I tak samo miłosierdzie, często w niektórych Bibliach, bodajże w Biblii Gdańskiej jest to słowo, zastąpione jest słowem litość, a więc ojciec litości. Ojciec litości. To są szczegóły, ale czasami warto o nich pamiętać. Kto to jest błogosławiony? Błogosławiony to jest ktoś, o kim się dobrze mówi, o kim się dobrze myśli, kogo się dobrze traktuje, kogo się uważa za niezwykłego. I apostoł Paweł mówi, niezwykły jest Bóg. Dobry jest Bóg. Wspaniały jest Bóg. Wspaniały jest Ojciec naszego Pana. Ponieważ jest Ojcem miłosierdzia, czy też Ojcem litości, ale jednocześnie jest Bogiem wszelkiej pociechy, czy też zachęty.
Zwróćmy uwagę na pewną rzecz, niezwykłą rzecz. Mało ludzi pewnie na to zwraca uwagę. Kiedy Boże Słowo mówi nam o tym, że Bóg jest Ojcem litości, to odnosi się do ojcostwa, do ojcostwa Boga. A kiedy mówi nam o obfitości zachęty, to mówi o Bogu. Teraz to wyjaśnię. Jako ludzie potrzebujemy litości, potrzebujemy zmiłowania, bo jesteśmy grzesznikami, nędznikami. Nawet jako ludzie zbawieni popełniały ciągle jakieś błędy, często niezamierzone, ale jednak. I ciągle potrzebujemy zachęty, bo kiedy uświadamiamy sobie, że zrobiliśmy coś znowu niewłaściwie, to czasami przychodzi taka myśl, no ileż razy mogę zawodzić. No, nie wiem ile razy, ale pewnie do końca życia będziemy mieć ten problem. I potrzebujemy zachęty, potrzebujemy takiego wyraźnego dowodu, że ktoś się nad nami zlitował, że ktoś nam darował to, ale nie darował na zasadzie machnięcia ręką, tylko na zasadzie okazania prawdziwej serdeczności połączonej z zachętą. W naszych słabościach i upadkach Bóg jest z nami jak Ojciec. A wtedy, kiedy Bóg nam błogosławi, wtedy, kiedy Biblia mówi, że Bóg nam daje zachętę, to Biblia mówi, on nie jest już tylko Ojcem, ale on daje tą zachętę jako Bóg. Widzimy różnicę? Jest to niesamowita różnica. Kiedy jestem słaby i upadam, to nie Bóg się nade mną pochyla, chociaż to ta sama osoba. Nie Bóg się nade mną pochyla ze swoim prawem, ze swoją moralnością, tylko Ojciec się lituje nade mną i podnosi mnie jako swoje dziecko. Ale kiedy daje mi błogosławieństwo, to daje mi jak Bóg, a nie jak Ojciec. Czyli Jego obfitość dawania jest nieporównywalnie większa, nieskończona. Dlatego, kiedy przeżywamy trudne chwile w swoim życiu, to musimy pamiętać o tym, że dobry Ojciec jest w tym wszystkim z nami. Czy mogę tak zgrzeszyć, żeby Bóg się nade mną nie mógł zlitować? To jest bardzo podstępne pytanie i to jest pułapka intelektualna. Nie ma na to odpowiedzi, bo to jest zdanie, które nie ma rozwiązania. Ale często ludzie sobie takie pytanie zadają. Jeśli jestem dzieckiem swojego ojca, to co mogę zrobić, żeby przestać być dzieckiem mojego ojca? Nic. Nic nie mogę zrobić, żeby przestać być dzieckiem mojego ojca. Dlatego, że staję się dzieckiem przez nowe narodzenie. Czyli urodziłem się w jego rodzinie. A więc jestem jego dzieckiem. Ktoś powie, zaraz, no to co, zbawiony, na wieki zbawiony i co? Może robić, co mu się podoba? Nie mylmy pewnych rzeczy. To jest absolutnie skrajne podejście do problemu. Nikt nie narodzi się na nowo po to, żeby z lubością grzeszyć. To jest niemożliwe. Jeżeli ktoś rodzi się na nowo, w cudzysłowie, żeby z lubością grzeszyć, to na pewno nie narodził się na nowo. Ale jeśli narodził się na nowo z Ducha Świętego, jeśli jest w Bożej rodzinie, to ma do czynienia z Ojcem, który od niego się troszczy, dba, którego nieustannie podnosi i zachęca. I ma do czynienia jednocześnie z Bogiem, który nie jest jego sędzią, tylko jest Bogiem, który go obficie błogosławi. Więc z jednej strony mamy przebaczenie grzechów ze strony Ojca, a z drugiej strony mamy ogromną zachętę na miarę Boga. I o tym warto pamiętać we wszystkich naszych słabościach, jakie przechodzimy. Teraz jest pytanie, o jakie słabości chodzi. Bo na razie mówimy o słabościach, ale nie wiemy, czego one dotyczą. Może jednej rzeczy się domyślamy. Skoro jest to list do kościoła w Koryncie, to nie może być list do pogan, którzy nie znają Boga. A więc musimy już w tym momencie rozumieć, że to, o czym czytamy, dotyczy Bożych dzieci.
to Boże dzieci coś przeżywają. I dowiedzmy się co. Bóg wszelkie pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Wszelkie utrapienia nasze. Wszelkie utrapienia nasze. Już wiemy, że list jest do wierzących. Już wiemy, że wierzący przeżywają jakieś utrapienia. Ale to nie mogą być utrapienia związane z buntem przeciwko Bogu. To są utrapienia wynikające z faktu, że oni żyją i kuleją. No, Koryntianie mieli sporo na sumieniu, jeśli już w ogóle mówimy konkretnie o tym kościele. Jak ktoś chce się dowiedzieć, to wystarczy przeczytać no, prawie cały pierwszy list do Koryntian i tam mnóstwo znajdujemy rzeczy, które oni czynili, ale nie powinni czynić. Kłócili się, dzielili się, byli niemoralni w swoim postępowaniu, byli kościołem, który nie zachował porządku w swoim duchowym życiu. I wiele, wiele innych rzeczy, o których Paweł pisze. Ale niemniej nigdy Paweł nie powiedział, że oni nie są zbawieni. Ten list zaczyna się od słów łaska wam i pokój od Boga. Łaska wam i pokój od Boga. Pierwszy list, kiedy sięgniemy do pierwszych wersetów, mówi o Kościele Bożym w Koryncie, który jest poświęcony w Chrystusie Jezusie i o powołanych świętych. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego. Mamy więc ludzi, do których jest zaadresowany list, ludzi uznanych przez Boga za świętych, ludzi zaakceptowanych z powodu przelanej krwi Chrystusa, którzy przeżywają różne problemy. Ja tylko chcę z 5 wersetu przeczytać jeszcze jeden fragment, żeby nam się coś szybciej wyjaśniło. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas. To zdanie pokazuje, gdzie było źródło tych kłopotów i problemów, tych utrapień, o których rozmawiamy. Ale do tego zaraz dojdziemy. Natomiast ten 4 werset mówi nam o tym, że Bóg nas pociesza we wszelkim utrapieniu naszym w taki sposób, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, mogli pocieszać tą samą pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Trzeba bardzo uważnie czytać ten fragment, bo się można zgubić. Jedna myśl jest przyczynkiem do następnej myśli. Jesteśmy pocieszani po to, abyśmy mogli innych pocieszać. Pocieszać tą samą pociechą, którą sami wcześniej odebraliśmy. Wiecie, co ten fragment mówi? Ten fragment mówi, że przeżywanie utrapień jest służbą. To jest służba. Cierpliwe przeżywanie utrapień. Co to jest utrapienie? No, jakiś smutek, jakiś ból, jakaś słabość, jakieś doświadczenie. Kiedy przeżywamy to we właściwy sposób, to jest to rodzaj służby, którą pełnimy wobec innych braci i sióstr. Dlaczego? Dlatego, że jeśli w tym wszystkim odbieramy Boże pocieszenie, jeśli przechodzimy te utrapienia w pokorze, w nadziei, w wierze, jeśli to wszystko nas wzmacnia, a nie zniechęca, to kiedy inni to przechodzą, my możemy wtedy podejść i powiedzieć: bracie, ja to przechodziłem. Siostro, ja to przeżyłam. I Bóg wyciągnął mnie z tego dołu zagłady, Bóg wyciągnął mnie z tej słabości i dzisiaj stoję przed Tobą jako człowiek, który już jest po drugiej stronie tych doświadczeń. W ten sposób osoba, która to słyszy, zaczyna mieć nadzieję. I zaczyna rozumieć, że nie jest sama w tym wszystkim, co przeżywa, ale że jest coś więcej. Że jest
można powiedzieć, pewna mądrość Boża w Kościele, która sprawia, że nie wszyscy nagle przeżywają to samo i nie wszyscy nagle cierpią i nie wszyscy nagle zmagają się ze wszystkim tym samym, ale niejako uzupełniamy siebie w tych wszystkich doświadczeniach i dzielimy się tym. W tym momencie Kościół jest o wiele, wiele mocniejszy. O wiele mocniejszy. Do jakiego stopnia możemy się utożsamiać w tych cierpieniach z innymi wierzącymi? Do takiego stopnia, w jakim Chrystus się utożsamił z nami. On stał się człowiekiem i Biblia mówi, że żył takim samym życiem jak my, doświadczył wszystkiego tego samego za wyjątkiem grzechu. Był głodny, chciał mu się pić, był pogardzany przez ludzi, bity przez ludzi, wyśmiewany przez ludzi, wyrzucany nawet z własnego rodzinnego miasta, źle traktowany przez własną rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I kiedy ja to wszystko przeżywam, to ja wiem, że mój Zbawiciel to już przeżywał. I ja wiem, że On mnie rozumie. Ja to wiem, że On mnie rozumie. I kiedy moja siostra zaczyna to przeżywać, kiedy mój brat zaczyna to przeżywać, to ja mogę powiedzieć, wiesz, nasz Pan to przeżył. A ja Ci mogę powiedzieć, jak to było w moim życiu. To było tak, a nie inaczej. Największym błędem duszpasterskim jest przyjście do człowieka cierpiącego i powiedzenie mu, ja wiem, jak Ty cierpisz. Nie wiesz, jak on cierpi. Nigdy nie wiemy, jak cierpi drugi człowiek. Nie mamy pojęcia, jak on cierpi. To, co dla nas jest chwilowym cierpieniem i już jesteśmy poza, dla innych ludzi może być wielomiesięczną mordęgą i głębokimi torturami, z którymi nie potrafią sobie dać radę. Dlatego nigdy nie powinniśmy mówić, ja wiem, co ty przeżywasz, bo nie wiemy, co ten człowiek przeżywa. Ale zawsze możemy powiedzieć, popatrz na Chrystusa. On w moim życiu uczynił to czy owo. On mnie przeprowadził przez to i przez tamto. On może to samo zrobić w twoim życiu. Stoję przed tobą, widzisz mnie, nie zwątpiłem, nie przegrałem swojego życia, pomimo tego, że być może nie tak jak ty, nie ma nic złego w tym, jak się człowiek uniży i powie i uzna, że czyjeś cierpienia są wyższe od jego cierpień. Może nie cierpiałem tak jak ty, może moje cierpienie nie równa się z twoim, ale jednak jakieś cierpienie przeżyłem i widzisz, jestem, nie zwątpiłem. Odebrałem Boże pocieszenie, odebrałem Boże błogosławieństwo i jestem mądrzejszy w tej chwili o to wszystko, czego Bóg mnie nauczył w czasie tego cierpienia, w czasie tych chwil, trudnych chwil, jakie musiałem przeżyć. Trzeba mieć to naprawdę nie to właściwe podejście. Trzeba mieć empatię. A ona wynika z miłości. Jezus stał się człowiekiem dlatego, że ukochał człowieka. Ja mogę innych pocieszać, jeśli ich ukochałem. Jeśli nie lubię ludzi. Pewnie się spotkaliście z tym, że w kościele ktoś powie, no ja kocham tych ludzi, ale jak nie lubię. To ty im nie pomożesz. Jak możesz pomóc komuś, kogo nie lubisz? Nie możesz pomóc takiemu człowiekowi. Wyobraźmy sobie, że Jezus staje przed swoim Ojcem i mówi, Ojcze, zrobiłem, co do mnie należało. Poszedłem na krzyż. No i co, Synu, kochasz dalej tych ludzi? No kocham, ale też masz kwaśną minę. No bo nie lubię ich, no bo... No sam wiesz, Tato, co za głąby. No bo jesteśmy głąbami. Jak nie lubisz ludzi, to nie próbuj pomagać ludziom, bo oni to będą wiedzieli, że ty ich nie lubisz. A powiedzenie, wiesz, ja cię kocham. Słowa, słowa, słowa. Słowami nikomu nigdy nikt nie pomógł, chyba że jest to Bóg. Ale nie człowiek. Piąty werset, piąty, tak. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. To jest bardzo ciekawy werset. On mówi tak.
Liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas. To jest stwierdzenie faktu. Ile kościołów dzisiaj mówi o takich rzeczach? Ilu kazdędziów dzisiaj mówi, kościele cierpienia zawsze będą obecne? Co dzisiaj nowocześni kazdodzieje mówią? Bóg jest Bogiem dobrym, nie musisz cierpieć. Jesteś biedny, to twoja wina, bo Bóg chce, żebyś był bogaty. Jesteś chory, to z powodu twojej niewiary, bo Bóg chce, żebyś był zdrowy. Nie wiem, skąd oni to biorą, bo na pewno nie z Biblii. Na pewno nie z Biblii. Apostoł Paweł mówi, liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas. Do jakich ludzi mówi? Przypomnijmy sobie, do jakich ludzi mówi, bo to jest ważne. Czytam. Poświęceni w Chrystusie, powołani święci. No nie ma wątpliwości, że to są ludzie należący do Boga. A jednak cierpią. I to, no, czy nam się podoba, czy nie, napisano, liczne są te cierpienia. Liczne są te cierpienia. Jak rozumieć ten fragment? Jest kilka możliwości, żeby zagłębić się w te słowa i coś wyciągnąć z tych słów dla wspólnego dobra. Po pierwsze, można powiedzieć, że cierpienia Chrystusa zbierają w Kościele obfity plon. Co to znaczy? To znaczy, że to, co Chrystus wycierpiał, doprowadziło do tego, że do Kościoła przychodzą zbawieni ludzie. Znaczy, przychodzą ludzie, którzy są zbawiani. Cierpienie Chrystusa na krzyżu otworzyło drogę wielu ludziom przed Boże oblicze. A Bóg gromadzi tych ludzi tutaj na ziemi, w swoim Kościele. To jest taka interpretacja, która najbardziej by odpowiadała nam, prawda? Liczne są cierpienia Chrystusowe pośród was. Tak, ja przyszedłem tutaj, rozumiem to, z powodu cierpień Chrystusa na krzyżu. Nie tylko na krzyżu, ale zwróćmy uwagę szczególnie na krzyż. Niemniej cały kontekst nie mówi o czymś takim. Mówi o tym, że pierwsze dwa wersety mówią o tym, że ci ludzie autentycznie przeżywają coś. A więc nie można powiedzieć, że to tylko chodzi o cierpienia Chrystusa na krzyżu. Druga interpretacja jest bardzo bliska. No i druga i trzecia właściwie się uzupełniają. Są bardzo bliskie temu, co mamy zapisane w tym drugim liście do Koryntian i w pierwszym. Mianowicie po pierwsze, te cierpienia pojawiają się poprzez fakt, że Koryntianie naśladują Pana. Nie ma żadnej wątpliwości, że chrześcijanin, a właściwie uczeń Jezusa Chrystusa, notabene wczoraj żeśmy o tym mówili, w Biblii tylko trzy razy znajdziemy określenie chrześcijanin, a ponad 200 razy znajdziemy określenie uczeń Jezusa Chrystusa. Więc prawidłowo powinniśmy się nazywać uczniami Pana Jezusa. Tym bardziej, że Pan Jezus nas tak nazwał. Pan Jezus nie nazwał nigdy swoich uczniów chrześcijanami. To ludzie nazwali uczniów Jezusa chrześcijanami. Więc dla nas bardziej prawidłowym określeniem jest słowo, czy określenie uczeń Jezusa. Uczeń Jezusa. Koryntianie byli uczniami Jezusa, naśladowali Jezusa. I to była przyczyna ich cierpień. No nie trzeba tego tłumaczyć. Na początku mówiliśmy o tym, jak pierwotny Kościół był prześladowany. Też był naśladowany. Był prześladowany i często kończyło się to śmiercią. Paweł też mówi, że chrześcijanie z tego pierwszego kościoła często tracili całe majątki i z radością to oddawali. Z powodu tego, że byli chrześcijanami, odbierano im majątki.
To już są właściwie dwie przyczyny, dla których można powiedzieć, że oni przeżywali cierpienia. Ale przecież można spokojnie powiedzieć o tym, że byli odrzucani przez swoje rodziny. Byli wyrzutkami społeczeństwa, które było przecież pogańskie. Koryn był szczególnym miastem. Można powiedzieć, że był taką niekoronowaną stolicą ówczesnego pogaństwa i wszelkiej niemoralności do tego. Miasto portowe, ogromne, bogate miasto, taki ośrodek gospodarczy Cesarstwa Rzymskiego, gdzie było całe mnóstwo świątyń. Właściwie, ja nie wiem, czy ktoś to kiedyś policzył, ale jeśli byśmy powiedzieli, że było ich więcej niż 100, to na pewno byśmy się nie pomylili. Była cała masa domów publicznych, cała masa kultów pogańskich, które uprawiały również ten sekt liturgiczny. Może dla kogoś to jest dziwne, ale no częścią liturgii, w niektórych przynajmniej świątyniach pogańskich, był seks. I tak jest zresztą po dziś dzień, w niektórych przynajmniej religiach. W tym wszystkim pojawił się Kościół, mocny Kościół. Dużo ludzi. Składali się przede wszystkim z nawróconych Greków. Ale byli też tam Żydzi, byli też przedstawiciele innych narodów, Rzymianie byli. I ten Kościół musiał przeżywać trudności, ponieważ w tym świecie ciemności pojawiło się światło. I diabeł oszalał z nienawiści do tych ludzi, oszalał z nienawiści do tego miejsca. I próbował na wszelki sposób zniszczyć ten Kościół. Musieli przeżywać trudne chwile. A więc jeśli Paweł pisze, że liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, to mówi o tym, że przez naśladowanie Chrystusa doświadczacie tych samych cierpień, których doświadczał Chrystus. Czyli jesteście dosłownie Jego uczniami. Idziecie po śladach swojego mistrza. Ale jest też jeszcze jedno wyjaśnienie, które jest trochę głębsze. Postaram się tak to powiedzieć, żeby był zrozumiały. Mianowicie, cierpienia Chrystusowe obfitują, czyli jest ich dużo, jest ich coraz więcej, można powiedzieć, im bliżej jesteśmy Pana. Im bliżej jesteśmy naszego Zbawiciela. Doświadczamy wtedy cierpień, które są nieznane przeciętnym ludziom. Nawet przeciętnym wierzącym nie są znane. Dlatego, że wchodzimy w taką głębię relacji z Jezusem Chrystusem, że otwierają się przed nami zupełnie nieznane duchowe rzeczywistości. Przykład, Paweł pochwycony do trzeciego nieba. Nigdzie nie jest powiedziane, że tylko Paweł przeżył coś takiego. Tenże sam Paweł modli się o to, żeby chrześcijanie, uczniowie Pana Jezusa, przeżywali także głębokości Chrystusowe. No, jakby to nie wytłumaczyć, jakby to nie rozumieć, jest to głębokość Chrystusa, nie szerokość, nie wysokość, nie długość, ale głębokość. To jest zupełnie inny wymiar. To nie jest napisane tam po to, żeby po prostu sobie puste miejsce zająć, tylko jest to zachęta do czegoś o wiele głębszego. Apostoł Jan, przeżywający wizję Chrystusa na wyspie Patmos. Ja mówię o tych przykładach dlatego, żeby pokazać, że życie chrześcijanina nie składa się tylko z tego, co zewnętrzne. A wielu ludzi chodzenie na nabożeństwa, składanie ofiar, czytanie Biblii, to są rzeczy zewnętrzne. Ale jeśli to są rzeczy zewnętrzne, to jest ciągle religia. Natomiast to, czego chce nauczyć nas apostoł Paweł i to, co chce powiedzieć chrześcijanom w Koryncie, to wyjaśnić im, że dlatego jest wśród was tyle cierpienia, ponieważ przez głęboką relację z Chrystusem poznajecie swoją prawdziwą
osobowość, prawdziwy charakter i widzicie, patrząc na Chrystusa, jak jesteście nędzni, jak jesteście grzeszni, jak jesteście słabi. I to jest powód do cierpienia, to jest powód do smutku, to jest powód do bólu, to jest powód do tego, żeby jeszcze bardziej ukochać krzyż Chrystusowy, bo to jest jedyna nadzieja tak naprawdę dla człowieka. To wielkie błogosławieństwo być w takim kościele. Na pewno spotkaliśmy się z opiniami, że ten kościół był pełen różnych słabości. Właściwie znany jest z tego, że tylko był tam nieporządek i kłótnie tam były. Ale gdybyśmy tak patrzyli na ten kościół, no to byśmy wielu tekstów, które są w pierwszym i drugim liście do Koryntian, nie zrozumieli. Nie pojęlibyśmy, bo one świadczą o tym, że była tam cała grupa ludzi, która żyła bardzo głębokim duchowym życiem. Dlatego ten kościół funkcjonował. Dlatego się ostał. Bo gdyby się składał tylko z tych takich, którzy się poświęcali kłótniom i podziałom, to tego kościoła by nie było. Ale tam byli naprawdę ludzie miłujący Chrystusa. To był ten fundament kościoła. I jest powiedziane, że tak głębokie przeżywanie cierpień Chrystusowych powoduje, uwaga, że tak samo obficie spływa na tych ludzi zachęta. To jest niesamowite. Nie cierpimy po to, żeby cierpieć, ale cierpimy po to, żeby uzyskać zachętę, pocieszenie, błogosławieństwo, nadzieję. Nie za to, że cierpimy. To nie jest zapłata za cierpienie. Ale dlatego, że dzięki cierpieniu otwierają się przed nami zupełnie nowe horyzonty. Zupełnie nowa rzeczywistość jest przed nami odkrywana i my w to chcemy wejść. I wchodzimy w to. To jest głęboka społeczność z naszym Bogiem. To jest Bóg, który wziął we władanie całe moje życie. Całe moje myśli, wszystkie moje plany, wszystkie moje pragnienia. Możemy to zrozumieć, kiedy czytamy Pawła, który mówi, że ze względu na Chrystusa wszystko uznał za, dokładnie, za gnój. Wszystko uznał za gnój. On, żeby posiąść Chrystusa, gotów był ze wszystkiego zrezygnować. I tacy ludzie tam byli. I byli ludzie, którzy szli tą samą drogą. To nie tylko Paweł. Byli ludzie, którzy szli taką drogą i doświadczali cierpień. Ja myślę, że oni też doświadczali cierpień od swoich braci, którzy nie byli chętni, żeby wchodzić w takie głębokości życia Bożego i których wręcz oskarżało to, że oni byli tacy zakochani w Chrystusie. To też się zdarza w kościołach i nie ma co tego ukrywać. Tak też się dzieje. Głębokie duchowe życie pewnych ludzi, innych ludzi zaczyna oskarżać. Nie wiemy dokładnie, jakie cierpienia tam były, co ci ludzie przeżywali. Wiemy natomiast, że były to te cierpienia, które nie były obojętne i nie były nie były obce Panu Jezusowi, bo to były cierpienia Chrystusowe. Łatwo więc, cofając się do Ewangelii, przyjrzeć się, jak Chrystus cierpiał, z jakich powodów. I z takich samych powodów ci ludzie cierpieli. I powiem wam więcej. Powinno być naszym pragnieniem, żebyśmy, jeśli już cierpimy, żebyśmy cierpieli z tych powodów, z których cierpiał Chrystus. Abyśmy nie cierpieli jako złoczyńcy, jako złodzieje, jako kłamcy, jako oszuści, jako rozbijacze, jako cudzołożnicy i tak dalej, ale żebyśmy cierpieli jako naśladowcy naszego Pana. Bo to jest przywilej cierpieć tak, jak Chrystus cierpiał. Coś niesamowitego. Jeżeli ktoś o Chrystusie mówi źle, to przecież o mnie nie mówi źle ze względu na mnie, tylko mówi o mnie źle ze względu na Chrystusa. I co mówi? No temu odbiło. Temu odbiło. On jakąś Biblię czyta, on za jakimś Chrystusem poszedł. A co, my nie mamy swojego kościoła? Nie mamy swojego Boga? Akurat nie mówię o czymś, co jest teoretyczne, tylko
jakby cytuję pewną historię. Chrystus przez własny naród był znienawidzony. Żydzi przyczynili się do jego śmierci. Oni go zabili rękami pogan. Tak mówi Biblia. Ja wiem, że ktoś tego słucha, powie, że jestem antysemitą. Nie mam zamiaru się usprawiedliwiać. Ja kocham Żydów, ponieważ Bóg mi kazał ich kochać. Ja ich kocham. Ale każdemu z Żydowi prosto w oczy powiem. Jesteś z narodu, który zabił swojego Mesjasza, używając do tego Rzymian. Tak mówi Słowo Boże. To jest prawda. Ale szerzej, to my wszyscy zabiliśmy go. Dlatego, że on z powodu naszych grzechów poszedł na krzyż. I człowiek, który sobie ten nagle uświadomi któregoś dnia, to się nie dzieje przy nawróceniu. Może się zdarzyć, ale generalnie nie dzieje się przy nawróceniu. To głębokie życie duchowe człowieka, nawet takie, które należy nazwać mistyką, sprawia, że człowiek któregoś dnia zaczyna klepać się po głowie i mówi: Boże, przecież to moje grzechy Twojego Syna przybiły do krzyża. Przecież to ja. I to jest powód do cierpienia. I wtedy człowiek zaczyna cierpieć. Nie cierpieć w tym sensie, że co ja zrobiłem, no bo co z tego, że będziesz tak cierpiał, już nic nie zmienisz w tej sprawie, ale zaczynasz się poważnie zastanawiać nad swoim życiem i zaczynają się poważne zmiany. Ktoś powie, no jakie poważne zmiany, jak już jest nawrócony? No właśnie, jeżeli jako nawrócony człowiek nigdy nie doszedłeś do punktu duchowego, swojego duchowego życia, w którym się zacząłeś naprawdę nawracać, to nic nie wiesz o tym, co to jest życie z Chrystusem. Nic o tym nie wiesz. A tłumaczyć tego nie ma sensu, dlatego że bardziej chodzi o indywidualną społeczność z Bogiem, indywidualne przeżycie swojego grzechu, czy swojej grzeszności wobec swojego Zbawiciela. I coś takiego zdarza się człowiekowi, który idzie za Chrystusem regularnie, co jakiś czas. Są takie, można powiedzieć, punkty nazwane milowymi kamieniami duchowego rozwoju. Myślę, że tacy ludzie też byli tam w Koryncie. I coś szczególnego ich spotykało. I dlatego Paweł mówi, tak jak cierpicie, tak jak was to boli, to tak bardzo też spływa na was pocieszenie. Pocieszenie, błogosławieństwo. I chcę, kończąc, o jednym jeszcze powiedzieć. 9 werset. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Cierpienie, które Paweł przeżywał ze swoimi towarzyszami w wyniku służby, którą prowadził, doprowadziło ich do sytuacji, w której Paweł był przekonany o tym, że śmierć jest postanowiona, że już nie ma odwrotu, że już jest koniec. I był na to przygotowany. Czy kiedykolwiek przeżyliśmy coś takiego w swoim życiu? Jeśli nie przeżyliśmy czegoś takiego w swoim życiu, to oznacza to, że jeszcze nasza duchowa droga nie zawiodła nas w takie rejony, w których stanęliśmy, można powiedzieć, z przeciwnikiem twarzą w twarz i zadrżeliśmy. Ktoś powie, no tak nie wolno mówić, bo przecież uczeń Jezusa nie powinien się bać. No cóż, ja patrzę na Chrystusa, który w ogrodzie Getsemane toczy niesamowity bój duchowy.
był do tego stopnia skupiony, skoncentrowany, że oprócz potu pojawiła się krew. To znaczy, że naczynia krwionośne zaczęły pękać. Dlaczego tak było? Dlatego, że on wiedział, że będzie ubiczowany, że będzie przybity do krzyża i doskonale wiedział, co to znaczy tak umierać. On tego nigdy nie przeżył. Ale jako Bóg mógł to przeżyć w duchowym wymiarze. Natomiast jako człowiek miał za chwilę to przeżyć. I toczył pewien bój. I mówi do ojca swojego, jeśli jest to możliwe, to oddal ode mnie ten kielich. Jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że Jezus po prostu miał dobry humor tam, no i jego wypowiedzi świadczą o jego dobrym humorze właśnie, no to raczej chyba na żart zakrawa. On naprawdę cierpiał. On naprawdę wzdragał się przed tą straszną śmiercią. Jako człowiek na pewno się bał. Bo to jest ludzkie, bać się śmierci. Tylko głupiec nie boi się śmierci. Śmierć jest obca dla nas, bo my jesteśmy istotami, które stworzono do wieczności, do wiecznego życia. Tak nawiasem mówiąc, to jest jeden z dowodów na to, że jest życie wieczne. Ponieważ żadne zwierzę nie myśli o tym, że może żyć wiecznie. Nawet nie próbuje w żaden sposób tak funkcjonować. Niektóre zwierzaki żyją kilka minut, tylko po to, żeby przekazać życie następnemu pokoleniu, które będzie żyło też tylko kilka minut. Ale człowiek chodzi w pragnieniu życia wiecznego. A więc boimy się śmierci, bo ona przerywa coś, co jest nienaturalne. Jezus bał się śmierci. Lękał się śmierci. Apostoł Paweł doszedł do takiego miejsca w swoim duchowym życiu, że mówi, byłem przekonany, że to jest mój koniec. Byłem przekonany, że nie przeżyjemy tego. Ale mówi dalej, a to wszystko było po to, abym nigdy więcej nie polegał na sobie, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. A zobaczcie, co on mówi. On mówi o czymś szerszym. On mówi, że to doświadczenie dało mu zrozumienie, że nie tylko Bóg wyrywa go ze śmierci w tej konkretnej sytuacji, ale że Bóg jest w stanie wyrwać go również ze śmierci, kiedy jego ciało umrze. Głębokie życie duchowe, głębokie życie z Chrystusem prowadzi nas do właśnie takich wniosków, że Bóg jest w stanie wyrwać nas z czegoś, co wydaje się być nieodwołalne. Nieodwołalne. Myślę, że skończymy na dzisiaj. Ja wiem, że temat jest frapujący i bardzo wielu ludzi chce mówić o cierpieniu i bardzo wielu ludzi myśli, że kiedy mówi o cierpieniu, to mówi o tym cierpieniu, które wynika wprost z Biblii. Ale chcę wrócić do samego początku. Nie mówmy o cierpieniu które wynika z naszych grzechów. Ono jest czymś absolutnie naturalnym. Jeśli ukradłem, złapali mnie, idę do więzienia, to nie ma żadnego powodu, żeby teraz iść do tego człowieka i mówić mu, no wiesz, współczuję ci, że tu jesteś. Nie. Idziesz do tego człowieka i mówisz mu, słusznie cię zamknęli. Ponosisz karę za swój czyn. I nie nazywaj tego cierpieniem, ale wyciągnij z tego wnioski. Natomiast kiedy ktoś żyje z Bogiem i zaczyna przeżywać swoją słabość, swoją nędzę duchową, zaczyna z tego powodu cierpieć, że upada, że mu nie wychodzi po raz kolejny. To zmaganie duchowe jest trudne.
to jest to cierpienie, o którym warto mówić, rozmawiać. I to jest to cierpienie, które kształtuje człowieka i które przybliża go do Chrystusa i które pozwala, że człowiek potrafi naśladować Chrystusa. To kształtuje nowego człowieka, podobnego do Jezusa Chrystusa. Nigdy nie powinniśmy pragnąć cierpień, ale zawsze, jeśli myślimy o duchowym życiu, cierpienia będą nam towarzyszyły. Nie musimy ich pragnąć, one przyjdą same. One przyjdą razem z uświadomieniem sobie faktu, że po raz kolejny zawiodłem. Że po raz kolejny nie jestem taki fajny, jak mi się wydawało. Że po raz kolejny widzę ludzi, którzy no jak mówi Liza Hebrajczyku, powinni być nauczycielami, a znowu mleka potrzebują. To boli. To boli, że widzisz brata i siostrę, w którego inwestujesz, który chodzi 5 lat do zboru i on ciągle tak się zachowuje jak niemowlak. No jakby 40-letniemu facetowi przewijano pupę i zakładano pieluszki, to byłoby śmieszne. Ale często w Kościele tak jest, że się przewija 40-letnich ludzi, którzy od 20 lat chodzą do Kościoła. Mówią, że żyją z Bogiem. A wystarczy tylko, że wyjdą ze zboru, pójdź za nimi kawałek. A zobaczysz, co się dzieje. Jacy nagle stają się weseli, pełni życia. Jak świat, który ich otacza, jest niezwykle atrakcyjny. To boli. To musi boleć. To musi boleć. Tym bardziej, że nie wiadomo właściwie, z kim masz do czynienia. A to jest inny temat. Amen.